nieba krąg, błękitne fale morza i ląd. Odważnie szli, jak światło, co wędruje przez noc, by spełnić sny pokoleń, co docenią ich moc. Świat dzięki nim zmienił twarz, jest jak film, który znasz, a jednak mimo to odkrywasz ciągle go. Odkrywcą być, to zmieniać swoje życie co dnia. Byli sobie wynalazcy. W dłoniach ster, płynąc w dal, znaleźć cel pośród fal, zostawić własny ślad i ruszyć niby w dal do słońca, tak bez końca. Odkrywcą bądź, maszeruj własną drogą na szczyt. Szczęśliwie dojdź do celu i powitaj tam świt. Osiągnij. Faraday i elektryczność. Oj, coś kiepsko widzę. Wzrok mam coraz słabszy. Ojejku, ale ekstra piorun! Zobaczysz, zaraz nam powie, że Grecy wynaleźli grzmoty i elektryczność. Nie, to Chińczycy. Zawsze się od nich zaczyna. Tak uważasz? Myślicie, że wszystko już wiecie? Nie, mistrzu! Dosyć tego! Przez was nie dowiemy się mnóstwa ciekawych rzeczy. Opowiedz nam, mistrzu, prosimy! No, zgoda. Ale prawdę mówiąc, trochę tu za ciemno. Niech ktoś zapali światło. W tym nie ma nic skomplikowanego. Robisz pstryk i światło myk na życzenie. Proste jak drut. Tak się wszystkim wydaje. Na początku każdy mówi, że to proste jak drut. A jednak naukowcy, nawet ci najwięksi, włącznie z Einsteinem, przyznają, że fenomen elektryczności wprawił ich w osłupienie. Tak, ale elektryczności nie wynaleziono. Ona istniała od zawsze, już w prehistorii. To dopiero niesamowite. Patrzcie, las stanął w płomieniach. Kto by pomyślał, że błyskawica to elektryczność i że da się ją ujarzmić 3,5 tysiąca lat temu? Wiedziałem, że będzie o Grekach. Mówiłem ci, to Chińczycy. W drogę do ziemi obiecanej. Oto przykazania Pana, nasz najcenniejszy skarb, który poniesiemy w Arce Przymierza. Musiałaby być z kamienia, żeby nam nie skradziono przykazań. Nie, przyjacielu. Musi być bardzo lekka, żeby bez trudu dało się ją nieść. Winniśmy strzec Ark jak oka w głowie. Czyli? Zobaczysz. Czyste złoto. Arka z zewnątrz i od wewnątrz zostanie wyłożona złotem. Ale po co w środku? Nikt go nie zobaczy. To dla bezpieczeństwa. No, teraz możemy spać spokojnie. Śpią jak zabici. W tamtej skrzyni kryją wielki skarb. Najcenniejszy, powiedział. Nikt i nic nas nie powstrzyma. Świetnie, Mojżeszu. Jak na to wpadłeś? To tajemnica, którą ludzkość zrozumie za 2000 lat. Ostrożnie, Mojżeszu, Arka jest niebezpieczna. Spójrz na tych dwóch. Tylko ci, co serce mają nieczyste, będą rażeni. Nam nic nie grozi. Ale powiedz, mistrzu, czy to wszystko prawda? Czy raczej czary? To była elektryczność? Izraelici mieli pojęcie o elektryczności? Starożytni wiedzieli więcej niż sądzicie. Mojżesz stworzył rodzaj kondensatora.
rażącego prądem każdego, kto tknął Arkę. A dlaczego nie raziła Mojżesza? Bo on miał przewód uziemiający. To znaczy, że był uziemiony, mistrzu? Właśnie. Pamiętacie? Złote nici jego świętej szaty dotykały ziemi. Chińczycy znali igłę magnetyczną i kompas też jest ich dziełem. Pokazuje ten sam kierunek. Mogłoby się to bardzo przydać w podróży. Ja idę tam. A ja? Ty, kompas jest mój. Anglik Francis Hawksby wynalazł pierwszą lampę rtęciową. Nie doceniono jednak jego odkrycia. Holender Peter van Missenbrock wynalazł butelkę lejdejską, która gromadziła ładunki elektryczne. To był prawdziwy wstrząs. Francuz Opat Nolé zabawiał się wynalazkami. Naładuję kulę elektrycznością. No i gotowe. Przeniosę elektryczność na ten żelazny łańcuch. A w Ameryce Benjamin Franklin również badał elektryczność. Błyskawica zejdzie na sam dół, aż do klucza. Patrz! Już wiem, błyskawica to tylko forma elektryczności. I teraz wiem, jak chronić budynki przed uderzeniem pioruna. W Rosji pewien naukowiec usłyszał o odgromniku Franklina. Oto i on, odgromnik Franklina. Profesorze Reichman, nie. Proszę uważać. Skąd ty to wiesz? Nie jesteś naukowcem, prawda? Nie, ale... Mówiłem. Zapomniał, że trzeba to uziemić, a? Profesor Reichman zginął na miejscu. Jego przypadek powinien wam uświadomić, dzieci, jak ważne jest uziemienie. Czekajcie, coś wam pokażę. Nie, to nie to. To kanapka. Nareszcie! Jak wiecie, prąd przechodzi przez te dwa bolce, ale to jest połączenie z ziemią. Dzięki uziemieniu unikamy porażenia piorunem. Ale mistrzu, czym dokładnie jest błyskawica? To bardzo proste. Najlepiej by to wyjaśnił Michael Faraday. Ziemia to elektromagnetyczna masa, jej powierzchnia ma ładunek ujemny. Wyżej jest troposfera, warstwa suchego powietrza, która nie przewodzi ładunków elektrycznych. Jeszcze wyżej jest jonosfera, mająca głównie jony o ładunku dodatnim. Burzowa zbiera na górze ładunki dodatnie, a ujemne na dole. Opóźnione zetknięcie się tych jonowych cząstek spowoduje potężny grzmot. W Bolonii we Włoszech naukowiec o nazwisku Galvani także interesował się elektrycznością. Lucia, co robisz? Gotuję rosół z żab dla signory. Va bene. O co chodzi? To te żaby, proszę pana! One skaczą! No co za pomysł? Te żaby są przecież martwe. O, proszę, znów się poruszyły! O,
podrygują, ilekroć pan kręci korbą, senior Galvani. To bardzo dziwne. Ty kręć korbą, a ja popatrzę. No śmiało, kręć! Nie, senior Galvani. Pański eksperyment jest interesujący, ale... nie wierzę, żeby żaby gromadziły zwierzęcą elektryczność. To dwa różne metale poruszyły żabie nóżki. Jeśli pan chce, udowodnię to. Krążek miedziany, drugi cynkowy i mokra szmatka. Au! Krążek miedziany, drugi cynkowy i mokra szmatka. Jeszcze jeden cynkowy i oto wynik. Bateria, którą wynalazł Volta, miała wielkie znaczenie. Używamy baterii na co dzień, ale nigdy się nad tym nie zastanawiamy. Baterie mają wiele zastosowań. Ale że co? Przeprowadzam tylko doświadczenie. Piorun, igła kompasu, podrygujące żabie łódka. To wszystko to właśnie elektryczność. Ale nadal nikt nie wiedział, czym ona naprawdę jest, ani czemu może służyć. I wtedy na scenę dziejów wkroczył Anglik Michael Faraday. No dobrze, Michael, na dziś wystarczy. To wszystko, co mamy na obiad. Niestety, dzieci, czasy są ciężkie. Panie Ribo, mój syn Michael jest uczciwy i umie pracować w pocie czoła. Potrafi czytać oraz liczyć. Mógłby się panu przydać. Dobrze mu z oczu patrzy, dam mu szansę. Na początek będziesz dostarczał gazety. Proszę, to rozniesiesz dzisiaj, chłopcze. Niewiele jak na cały dzień. Oj, tu się mylisz, bo moje gazety nie są na sprzedaż. Ja je wypożyczam, a więc pierwszą gazetę dostarczasz panu White, a w czasie, kiedy ten ją czyta, drugą gazetę dostarczasz panu Blend, no a trzecią panu Tyne, czwartą dostarczasz panu Roll. Tymczasem wracasz i odbierasz gazetę od pana White'a i zanosisz ją panie Black. Proszę. 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 Przyjdź później, jeszcze nie skończyłem. Bardzo ciężko pracujesz, chłopcze. Będziesz moim uczniem w introligatorni. Trzeba na nowo oprawić te encyklopedie. Aha. Są bardzo cenne. No jak tam? Skończyłeś już pracę? Bardzo przepraszam, ale zauważyłem artykuł o elektryczności. To najwyraźniej rodzaj wibracji. Trochę jak ciepło. I jestem pewny, że nikt tak naprawdę nie wie, czym ona jest. No a ty? Ty wiesz, czym ona jest? Nie, ale chętnie bym się dowiedział. Posłuchaj, chłopcze, możesz czytać wszystkie książki, jakie chcesz, ale nie wolno ci przez to zaniedbywać swojej pracy. Dziękuję panu, bardzo dziękuję. Sir Humphrey Davy daje dziś wykład naukowy z pokazami. Młody człowieku, przestań się pchać. I tak pewnie nic z tego nie rozumiesz. Zapewniam, że rozumiem tyle, co i łaskawy pan. Bezczelność! Elektryczność to zjawisko wielce niezwykłe. Spójrzcie. To wszystko nie jest w pełni zrozumiałe. Być może moje doświadczenia przyczynią się do wyjaśnienia tajemnicy elektryczności. O tak. Aha. Tak. Aha.
nieba, nic nie widzę. Tak, pańskie notatki, panie Faraday, są interesujące. Chcesz, młody człowieku, pracować dla nauki? Tak, panie Davy, bardzo tego chcę. To niewdzięczna praca, źle płatna. Czasem niebezpieczna. Dalej tego chcesz? O tak, bardzo. Dobrze, więc potrzebuję asystenta. Przyjmę pana na próbę. Otrzyma pan jedną gwinę tygodniowo, dostanie pokój nad pracownią, fartuchy i świece. Zacznie pan od jutra. Będziemy pracować z trójchlorkiem azotu w celu powiększenia jego ilości. Proszę, nałóż tę maskę. Przygotujemy niewielką ilość trójchlorku. Teraz trzeba to powoli zmieszać. Wolno, wolno, bardzo wolno. Czekaj, ja to zrobię. Ty umieść probówkę tam. Tym razem musi się udać. Powiększymy ilość, bez wątpienia. Tak, proszę pana. Niepowodzenia nie zniechęcą ich do podróży do Rzymu w 1814 roku. Mamma mia, to wyjątkowe ryby. Wytwarzają bardzo silną elektryczność. Mogę dotknąć? Co? Dziwne, bardzo dziwne. Powinniśmy się tym zająć, panie Faraday. W roku 1820 w Danii naukowiec Ørsted przeprowadzi doświadczenie, które odmieni życie Faradaya i całej ludzkości. Istnieje związek między magnetyzmem i elektrycznością. Proszę zerknąć na kompas. Igła wskazuje północ. Nawet kiedy ją ruszę, wróci na północ. Ale jeżeli w pobliżu igły wytworzę prąd, igła się odchyli. Jak mówiłem, obraca się. Im bardziej przybliżam druty, tym bardziej odchyla się od północy. A jeśli elektryczność i magnetyzm są przejawami tej samej siły, jeśli są tym samym, tak, to możliwe. Wielkie nieba, spóźnię się. Muszę się pośpieszyć. Panie Faraday, nie ma pan poczucia czasu? Najmocniej przepraszam, panie Barnard. Pochłonęła mnie praca. Oczekiwaliśmy o 5:00. Moja córka Sara bardzo się rozczarowała. No cóż, niech pan wejdzie. Przekaż panu Faradayowi, że nie chcę go widzieć, ani z nim mówić. Moja siostra Sara chce panu powiedzieć... Słyszałem słowa panny Sary. Saro, wybacz mi, proszę. Przepraszam. Edwardzie, nie chcę rozmawiać z panem Faradayem. Ale... Powiedziała? Proszę, Saro. Prawdziwe uczucie przyciąga jak magnes. To jak indukcja generująca ruch. Tak to działa. Proszę mi wybaczyć, ale to ważne. Do widzenia. Naukowcy wiedzą tyle rzeczy, a o miłości nic. W zbiorniku z rtęcią umieściłem magnes pionowo, a do tego oto przewodu przyczepiłem mały korek, żeby przewód pływał. Drugi przewód wkładam do rtęci. Następnie podłączam oba druty do baterii. Obraca się! Obraca! Działanie magnesu. Ale czy jest potrzebny, skoro sama Ziemia jest magnesem? Ziemia pełna jest prądów elektrycznych i magnetycznych, które wzajemnie na siebie oddziałują. To siła zwana elektromagnetyczną. Nowożeńcy. Michael, obiad już gotowy, czekamy. Coś mi przyszło do głowy. Chodź, Saro, chciałbym ci coś pokazać. Ale obiad... To nie potrwa długo. No chodź, proszę. Tutaj. Ale już mi to pokazywałeś. Tylko pomyśl, jeżeli elektryczność powoduje ruch, to i ruch, tak myślę, powinien wytwarzać elektryczność. Teraz pokręć korbą, Saro, bardzo proszę. Ależ to nadzwyczajne, fantastyczne, jak ty to robisz? Chodź, już ci tłumaczę, słuchaj. Obiad się spali. Wyjaśnisz mi to później. Ale to ważne, istnieją linie pola...
które bez pocierania, bez kontaktu, nie są wynikiem elektrostatyczności, ale to magnes wytwarza pole, które produkuje elektryczność. Biedny Michaelu, naprawdę jesteś zdania, że ty, bez żadnego wykształcenia, bez naukowego zaplecza i wiedzy matematycznej, mógłbyś dokonać takiego odkrycia? Dlaczego nie? Dlaczego tak mówisz, mistrz? To był mój pomysł. On mi go ukradł. To moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobne. Tak czy inaczej, ta maszyna zdaje się wytwarzać prąd. Czy któryś z panów może to wyjaśnić? No... Panowie, to dlatego, że sama Ziemia jest polem i elektrycznym, i magnetycznym. Dowodzi tego kompas, wskazując północ. Błyskawica, która z chmur uderza w Ziemię, jest źródłem elektryczności. Istnieją też cząsteczki, ujemne, a także dodatnie. Nazwę je jonami. Cząsteczki, jony. Trzeba mieć bujną wyobraźnię. Pocierając bursztyn, usuniemy zeń ładunki elektryczne. Ale bursztyn chce je odzyskać. Innymi słowy, chce się doładować. Przyciąga je. Cząsteczki tworzą w powietrzu pole dosłownie wszędzie. Indukują prąd w tym miedzianym drucie. Co jest, pali się? Dlaczego uciekamy jak wariaci? Jak to jony! Wszystkie razem wytwarzamy prąd elektryczny. No i wszystkie jesteśmy ujemne, chłopaki. Czyli są inne? Tak, dodatnie. Dziewczyny! A co robią dziewczyny? To samo co my, tyle że biegną w przeciwnym kierunku. Przyjrzyj się. Aha, widzę. Cześć, kubaleść! To szaleństwo, my się nigdy nie spotkamy. Czasem się spotykamy, ale wtedy ostrzegam. To spory wstrząs. Uważaj, zbliżamy się do końca przewodu. Czekajcie, to już! Zaraz się spotkamy z dziewczynami, aż iskry pójdą! Udało mi się spowodować indukcję prądu! Widok nie jest imponujący, ale ten krążek obracający się pod wpływem sił pola magnetycznego był jednym z największych wynalazków stulecia. To pierwsze dynamo. Wkrótce prądnice i generatory pojawią się wszędzie. Tak, mistrzu, rozumiemy, że elektryczność jest potrzebna do oświetlenia, no i w ogóle, ale czym ta elektryczność jest dokładnie? Najprościej mówiąc, to energia, która jest częścią materii, której cząsteczki przyciągają się bądź odpychają. Tak właśnie było z jonami, które obserwowaliście. A co do zjawiska magnetyzmu, przyjrzyjmy się dwom magnesom. Otóż te same bieguny odpychają się, a różne przyciągają. Elektryczność to także, jeśli wolicie, bliźniacza siostra błyskawicy. Ale by ją ujarzmić, o, to nie takie proste. Mistrzu, a powiedz nam proszę, jak duży jest jon? Milion jonów, wyobrażacie sobie? Tak, pewnie, tak. A milion jonów razy milion, to też? No, z tym to już trudniej. Wiem, to bardzo trudne. Nawet milion milionów jonów nie zapełniłby łebka od szpilki. Mistrzu! Tak, proszę, słucham. Jak szybko mogą się jony poruszać? Nie szybciej niż z prędkością światła. Jakieś 300 tysięcy kilometrów na sekundę. To odległość z Księżyca na Ziemię. Elektryczność to nadal terra incognita. To zagadka, nawet dla mnie. Naprawdę? Wolałbym o niej myśleć, że to czary. To potężna siła, którą człowiek po prostu wyzwolił. O tak, wraz z Faradayem fizyka Newtona poszła w kąt i poglądy o przyciągających się i odpychających się ciałach. Odtąd świat jest postrzegany jako pole sił wytwarzających elektryczność. To dzięki Faradayowi i innym odkrywcom rozumiemy, czym jest energia elektryczna, a bez tej energii, no cóż, nasz świat byłby dziś zupełnie inny. Nie sądzicie, dzieci, że zasłużył na gromkie brawa ten Michael Faraday, który był synem prostego kowala? Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z o.o. Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Dariusz Dunowski.
Dźwięk Urszula Ziarkiewicz, montaż Paweł Siwiec. Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Budniok-Felix, Joanna Pach, Andrzej Mastalerz, Jarosław Domin, Andrzej Chudy, Paweł Szczesny, Andrzej Gawroński. Śpiewała Katarzyna Łaska. Witajcie, moi kochani. Czy wyobrażaliście sobie życie bez radia, telefonu, bez światła, czy też samochodu? Dzisiejsze życie jest dużo prostsze niż dawniej. Zrobiliśmy się wygodni. Wiele czynności wykonują za nas maszyny. Kto wpadł na pomysł, żeby zaprząc je do pracy? Kto je wymyślił? Kiedy robi się ciemno, zapalamy światło i dalej możemy pracować, uczyć się, czytać ulubioną książkę. Ale kiedyś, to nie było takie proste. Opowiem wam historię wielu niezwykłych odkryć. Zobaczcie, jak do nich doszło.